Rozpędza się Pekobank Bank Polski Ekstraklasa. Trzecia kolejka jeszcze trwa, ale już niedługo w trakcie naszego programu się zakończy. Sebastian Staszewski, witam serdecznie w studio Ekstraklasa na Interi. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co za nami, ale także o naszych Pucharowiczach. W naszym studiu goście, którzy są przygotowani od A do Z, poważni ludzie polskiej piłki. Marek Saganowski w Ekstraklasie, Legia Warszawa, ŁKS Łódź, Orlen Płosk, dzisiaj Wisła, i Jodra, Wodzisław. Witam Ciebie serdecznie. Witam. A także człowiek Legii Warszawa tylko i wyłącznie jeśli chodzi o ekstra klasę Marek Jóźwiak Dzień dobry. Marek Juźwiak 263 mecze w Ekstraklasie, Marek Saganowski 312. Panowie, wszyscy razem mamy 575 meczów. Tak policzyłem na... na, 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 na. Więcej, więcej niż Łukasz Surma, nie? Tak. <śledzianie> Słuchajcie, nie, nie, nie policzyłem jeszcze średniej, ale wychodzi ona na pewno korzystniej dla mnie ona niż dla was. Słuchajcie, y, myślę, że mimo wszystko zaczniemy od y, y, Łodzi. Nie od tej Łodzi Widzewskiej. E, ełka... ełka. Sowskiej. Sowskiej, Adidzewskiej, bo wspaniałe widowisko, trzeba przyznać. W meczu Widzewa Łódź z Lechią Gdańsk, zwycięstwo Lechi na wyjeździe 3-2, Bartłomiej Padłowski, Jordi Sanchez to, to strzelcy Bramek. Zresztą ten zestaw strzelców się powtórzył. Natomiast jeśli chodzi o Lechie Maciej, Gajos, Łukasz Woliński i Flavio Pajszao, Marku, Mecz kolejki, zgadzasz się, że, że to, co się działo, to, to, to dostarczyło naprawdę wyjątkowych emocji kibicom, bo trzeba podkreślić: Blechia wygrała, ale widzę, w pewnym momencie wydawało się, że będzie zwycięzcą, że to on znokautuje drużynę z Gdańska. Stało się inaczej, natomiast no, mecz na bardzo wysokim <laughs> przepraszam poziomie. Poziomie. Mecz przede wszystkim na dużej intensywności, co się podoba każdemu kibicowi. Dużo bramek, bo to aż pięć bramek w jednym meczu, to naprawdę, naprawdę robi, robi wrażenie. Wydawało mi się, że to Widzew jak gdyby grał, grał więcej meczy już o stawkę, bo to tak wyglądało, że to Widzew kontrolował mecz, szedł bardzo wysoko z pressingiem, bardzo dobrze ustawiony przez trenera Niedźwiedzia i, i na pewno na pewno ten mecz mógł się podobać. Co moim zdaniem zwyciężyło? Zwyciężyła jakość ofensywna, bo Zwoliński i ostatnia bramka ostatnia bramka Peixau, no to, to to na pewno... Obrońcy, obrońcy widzewa zapłacili Frycowe za tą, za tą bramkę, którą Pajszał po, pokazał, jak, jak szans, bez, bez napinki, jednym, jednym, podanie, jednym przyjęciem, potrafi sobie zrobić taką sytuację, że, że, że strzela bramkę, bramkę, jaką dała trzy punkty. Wyobrażasz sobie, Marku, dzisiaj Lechie Gdańsk bez Flavio Pajszał i nawet nie mówię tutaj o opasce kapitańskiej, ale no patrząc na tego chłopaka, trzeba mieć takie, takie wrażenie, że to jakaś tam, nie wiem, czwarta czy piąta młodość, bo po pierwsze on też jako osoba, osobistość daje dużo klubowi, natomiast no te umiejętności no nie są przypadkowe. Przyjmuje tą piłkę i lewą nogą takie ciasteczko robi, że to na każdej lidze, w każdym, w każdym, na każdym stadionie taka bramka zostałaby po prostu nagrodzona owacją na stojąco. No tak, Czerwodziński to dzisiaj się jeszcze nie może odkręcić, bo tak powiedział Marek. Jeden z wód do lewej nogi i obrońca nie wiedział o co, o co chodzi. No, ale to pokazuje właśnie, jaka jest różnica między, między siłą ofensywną niektórych klubów, w których grają zawodnicy o odpowiednim poziomie. A w takim zawodnikiem jest. On, on może być niewidoczny przez 80 minut. Nie no, tak minut. powiedzmy szczerze. Generalnie to przez większość meczu to tam sobie no, tuptał. No, ale no jak... właśnie, ale to jest właśnie takie truptanie, tuptanie, tuptanie, ale jest moment, kiedy dostaje piłkę i wie co z tą piłką w polu karnym zrobić. I tutaj rzeczywiście Gajos kapitalną bramkę również on tworzył, otworzył wynik meczu. Natomiast myślę, że ta atmosfera na, na stronie Widzewa pchała cały czas do przodu zawodników Widzewa. Natomiast oni będą mieli gorzej, gorzej będzie im się grało na, na wyjazdach, natomiast ja jestem zachwycony Bartkiem Pawłowskim. Powiem szczerze, że chyba Bartek jest, Bartek jest zawodnikiem widzewa łódź. jest. Z no, tego, tego klubu. Bartek Pawłowski przypomina Bartka Pawłowskiego z widzewa po ale, prostu. Ale widzicie, czasami, czasami jest, zawodnicy mają tak, że mogą we wszystkich innych klubach grać słabo, ale trafiasz do tego klubu odpowiedniego, tak. tam gdzie się wychowałeś. Myślisz, gdzie... o, myślisz o Jacku Kiełbie? Tak samo, tak samo, to, to, to jest, myślę o śrófie, który był w ruchu chorzów, a więc to czasami czasami są takie zależności. Ta zależność Pawłowski-Widzew jest naprawdę kapitalna i Bartek naprawdę, jak patrzę teraz na niego, to jest inny gość. Nie mówię tylko o tych walorach piłkarskich, ale widzę gościa uśmiechniętego, widzę gościa pewnego, jak dużo dało mu przeniesienie do przejście do Widzewa Łódź. Naprawdę chylę czapkę przed, przed Bartkiem i oczekuję, że, że dalej będzie kontynuował, bo to fajnie fajnie takich zawodników się ogląda. Trochę to jest tak, że wyszedł z tego Widzewa w świat, pojechał za granicę, wrócił do Polski, do tego plecaka nabrał tych różnych doświadczeń, a dzisiaj przychodzi rozpakował ten plecak i jest Ewidentnie liderem Widzewa, też trzeba powiedzieć, chyba że słusznie, jeśli ktoś tęsknił za widzewem od strony Kibicowskiej, to słusznie tęsknił, no bo wydaje mi się, że tej, tej wartości nie da się nie docenić. To znaczy widowiska, jakie są na stadionie Widzewa, to są po prostu piękne, piękne od strony Kibicowskiej wydarzenia I, i myślę, że tam to będzie jaskinia lwa po prostu dla, dla, dla wielu klubów. Wygrać na Widzewie to będzie duża rzecz. Na pewno na pewno atmosfera, atmosfera była e na pewno na, na ekstraklasę. Zdecydowanie wszystkim nam się lepiej ogląda mecz, gdzie jest komplet publiczności, słychać, słychać atmosferę tego stadionu, a jeżeli się ogląda mecz, gdzie przychodzi 2000-3000 kibiców, tak więc nie tylko dla piłkarzy, ale też i dla widzów, to są zdecydowanie lepsze, lepsze mecze do oglądania. Każdy, każdy mecz byśmy chcieli oglądać. Myślę, że ten początek, początek w ogóle kolejek trochę, trochę mnie zachwycił, jeśli chodzi o frekwencję, bo, bo, bo są wakacje, a ta frekwencja jest niezła na, na polskich stadionach. I do tego dokładamy, dokładamy taki, taki, e, takich kibiców, jak, jak są na Widzewie i to można powiedzieć, że, że to się bardzo, bardzo fajnie, fajnie ogląda. I to co, to, co, to, co Marek powiedział. Na pewno ci kibice napędzają bardzo mocno swój, e, swój zespół. E, no ale widzę, będzie mógł mieć kłopoty grając poza, e, poza tym stadionem. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. Pamiętam kiedyś Miedzi legnica we Szła do, do, do ligi. Wszyscy żeśmy się zachwycali, jak pięknie tak, grała, jak, jak grają cudownie, to. cudownie grają, że to jest nowy powiew, a stało się, jak się stało, że w tym samym sezonie spadła, tak więc troszeczkę trzeba ochłonąć. Myślę, że te pierwsze kolejki to nie są Przyszenie, przyjdzie zmęczenie, przyjdą kontuzje, e, przyjdzie zmęczenie przyjdzie, przyjdą kontuzje, przyjdą kartki. I wtedy zobaczyła. No wiadomo, jak będzie, ten efekt świeżości będzie, pamiętamy Radom jak w tamtym sezonie potrafił być Samo. wysoko. Warta poznań jako Beniaminek potrafiła być wysoko, później bywało z tym różnie, chociaż akurat Warta dała radę w, w, w tym swoim drugim sezonie całkiem nieźle. Natomiast chciałem was zapytać, Michał Karbownik to jest no, gorące nazwisko polskiej piłki była duża szansa na to, że trafi do, do Lechi Gdańsk, bo Lechia była w stanie zgodzić się na to, żeby Karbownik grał na środku. Legia też go chciała, chociaż na obronę ostatecznie prawdopodobnie trafi do fortuny Düsseldorf, do drugiej ligi. Kuba. Michał będzie tam występował jako obrońca i zastanawiam się co o tym sądzicie w kontekście gry w Polsce czy taki zawodnik powinien wrócić do Polski na przykład do takiej Lechi, czy dobrze zrobił zostając za granicą obaj graliście za granicą więc Marku może powiedz mi jak ja przede wszystkim ten... bym trochę zdziwiony że Lechia i Legia bo akurat mam wiadomości że, że akurat te dwie kandydatury były rozpatrywane jako, jako pewne opcje ale nie jako pierwsze opcje na tego zawodnika. Myślę, że e, Michał jeśli trafi do... No ten Breczyn był między innymi. Tak, jeszcze. ale myślę, że jeśli trafi, trafi za, za granicę do, do, tej, do tej Bundesligi, no to, no to zobaczymy, jak będzie w sobie poradzi. Ale dobrze byłoby było, gdyby, gdyby grał na, na właściwej dla siebie pozycji, bo to jest najważniejsze. Mówimy prawa obrona, prawa pomoc, ósemka, dziesiątka. Myślę, że ten który i klub, który pozyska Michała, powinien mu znaleźć taką pozycję, na której on będzie się najlepiej czuł, a najlepiej będzie wykorzystywany dla dobra drużyny. Ale on i twierdzi, dla własnego że się rozwoju. najlepiej będzie czuł na środku pomocy, ale tak chyba poza nimi, Zyba. menadżerem Mariuszem Piekarskim, to niewiele Władnie, innych osób. Samego to, 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 jestem, to właśnie. W Legi w poszedł nie z, z ósemki, nie z szóstki, tylko poszedł z lewej obrony, i wydaje mi się, że to jest dla Bastante. Mas não estava, Tak, Mają z prawej, tak? No bo to tak, jakby, tak, tak, wiadomo, w legi też trochę sytuacja się. Wydaje mi się, że Karbofan też by pasował na, na, na wahadło prawe, lewe, ale czy, czy on jest szóstką, ósemką? No nie do końca, Widać, że, że, że jednak w Anglii się nie, nie sprawdził. Jeśli chodzi o mnie, to uważam, że chyba lepszym, lepszą decyzją byłoby dla tego młodego chłopaka powrót do Polski, troszeczkę okrzepnąć znowu w Polsce, złapać tro, trochę więcej, więcej jeszcze doświadczenia. Dlaczego? Dlatego, że znowu idzie za granicę, znowu trzeba się aklimatyzować. Znowu trzeba się uczyć nowego języka. Nie wiem, czy tam sobie tak, tak samo no, ta będę Dawid Kownacki, jakby się nie odbił w Lechu Poznań, to dzisiaj może nie grałby w Fortunia, a, a, a wygląda na to, że sobie poradzi całkiem dobrze, ale najpierw odbił się właśnie Gdyby był starszym zawodnikiem, to, to się zgadza. Niech, niech zostanie za granicą, niech dalej, da, dalej buduje swoją, swoją markę. Natomiast przy ta, w, ta, w takim układzie, jest, jest to młody chłopak, jeszcze chyba byłoby moim zdaniem lepiej pograć rok czasu w Lechi, na pewno by grał czy w Legii. Wspomniałem o Legii Warszawa. No... Dobry zawodnik, pewnie nie jeden. legi by się jeszcze przydał. Oczywiście cały czas transferowo Jacek Zieliński tam walczy na froncie, natomiast no, Legia przegrywa wysoko e, i zasłużenie, co jest istotne z Krakowią. E, to Runiewicz ma inne zdanie niż ty. Zero. Pff, jutro chyba jakieś jest nieoficjalne spotkanie z Kosem, i niestety go. na nim nie będzie, ale chętnie bym go, go zapytał. A, nie, nie no, Uciekasz od odpowiedzi, no, zadaj mu to pytanie. <laughs> ale nie będzie mnie fizycznie w sensie no, na nim. Wiecznie. Więc y, Michał Rakoczy, Patryk Machuch i y, Benjamin Kalman to są zawodnicy Krakowi, którzy czy to byli e, bramki, e, już tam gdzieś jakieś żółte światło świeci, czy nie twoim zdaniem, na łazienkowskiej? Bo e, powiem szczerze, ja uważam zdecydowanie, że Krakowia sobie na to zwycięstwo zasłużyła. Nawet jeśli posiadanie piłki było po stronie legi Warszawa, to uważam, że Krakowia po prostu zagrała mądrzej i skutecznie to akurat na pewno. Najważniejsze, no żeby tą piłką trafił w ten prostokąt. Tak. I Krakowia to zrobiła trzykrotnie. Co, co pokazało, że Legia ma, ma, miała duże problemy z Krakowią w kreowaniu sobie akcji. Akurat ja miałem przyjemność robić analizę tego spotkania w, w kanał Plus, w Lidze Plus. A więc e, powiem szczerze, że e, troszeczkę byłem zdziwiony. Taką nieporadnością drużyny Legii. Zabrakło mi takiego takiej więcej, większego, większego charakteru, większej ruchliwości, przede wszystkim w ataku pozycyjnym, bo Krakowia po strzeleniu bramki no, cofnęła się, ustawiła się 5-4-1 z tyłu i, i czekała, co zrobi, co zrobi Legia. Przestrzenie były tak duże, bo Bo Bośni grali bardzo ofensywnie, że, że, że ten myszor z tym rakoczym i Super zagrali, Maku, no, kapitalnie zagrał. Ale przede wszystkim ta druga linia. W końcu młodzi chłopcy, to, tak? Ich na... się tam. Szybkość, szybkość była tak zabójcza, że po prostu legia nie, nie nadążała za, za, za pewnymi rozwiązaniami Krakowi. to były proste rozwiązania. Jak popatrzymy na to, jak niemieckie szybko wprowadzał piłkę do, do, do akcji, do gry, no to mówimy halo. Musi lega w tej kwestii z przejścia w postaci piłki do domu, musi się zdecydowanie lepiej organizować. Krakowa miała swój plan, plan gry na, na to spotkanie, i ten, ten mecz, powiem szczerze, Krakowa zagrała perfekcyjnie. Nie wiem, czy taki mecz jeszcze jej zdarzy w tym sezonie. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że pierwszy cokolwiek raz byliła, wygrała dobrze, trzy dobrze. pierwsze mecze w ekstraklasie od 1939 -tego, -tego roku. roku. Oh no. Także. Akurat trafiło na legię. Znaczy, ja powiem tak, Myślę, że nagroda dla trenera miesiąca Jacek Zieliński, mocny, mocny kandydat, Paweł Stano oczywiście walczy ale myślę, że tutaj mocna akcja zgłasza Jacek Zieliński. Mnie się, wydaje, mnie się wydaje, że w Legii oprócz tego, to co, to co Marek powiedział, że w w przodzie, w przodzie przede wszystkim z przodu Rosowych sobie nie daje rady samemu tam pod... tu jest potrzebne wzmocnienie na pewno jeśli chodzi o dziewiątkę, bo legia. No ja... przepraszam, wejdę ci w słowo, bo. za ja nawet w ofensywie. Bo kilka minut przed naszym programem wrzuciłem tweeta o, o Tomaszu nie, Pekarcie, który cały czas rozmawia z Legią Warszawa i z Rakowem Częstokowa, Co ciekawe, tam cały czas się sprawa waży, bo w kwestii, kwestia Rakowa bardziej dotyczy długości kontraktu, kwestia Legii Pensji, ale cały czas tam są rozmowy wziąłbyś takiego zawodnika, bo... W ciemno, w ciemno od razu biorę, myślę, że Legia... Nie czekałbyś w nieskończoność na Aleksandra nie, Priowicza. Nie, nie, nie. 20-30% to jest, to, to byłaby ofensywa dla, dla, dla Legii na, na plus i w tym meczu z Krakowiem było widać, że ta, tej dziewiątki nie mam. Rosołek się fajnie czuje, ale to jest bardziej taki zawodnik grający pod napastnikiem lub z napastnikiem, który będzie go odciążał grom do tyłu, tyłem do bramki. Fajnie się wcina, ale żeby to to robić, musi mieć kogoś, kto utrzyma tą piłkę. Legii brakowało właśnie tego utrzymania. Mało tego, też mi się wydaje, że w Legii troszeczkę jest kłopot fizyczny. To, co, to, co, to, co Marek powiedział. Myszor po prostu zajechał, zajechał z Rakoczym zawodników z linii defensywy Legii Warszawa. Ja, ja jestem pod wielkim wrażeniem tego młodego chłopaka. To jest chłopak, jeżeli tak się będzie rozwijał, z taką ambicją. Ja szanuję takich zawodników, uwielbiam takich zawodników, i uważam, że to jest ekstra ruch ze, ze strony Krakowi, że taki zawodnik gra. I on grał no, zdecydowanie lepiej niż niektórzy legioniści, którzy, którzy są bardziej doświadczeni. Słuchajcie, Rafał Augustyniak to jest już oficjalnie nowy piłkarz Legii Warszawa. Trzy ostatnie sezony w Uralu Jaketerynburg, grał w Rosji, skończył mu się kontrakt. No i Jacek Zieliński przekonał go do tego, żeby na Łazienkowską przyszedł. Wiemy, że to jest raczej szóstka, bo tak grał w Rosji jako defensywny czy środkowy pomocnik. No ale wiem, że w Warszawie bardzo mocno rozpatrują go jako środkowego pomocnika, szczególnie w tej sytuacji, kiedy środkowego obrońca. Ma... obrońca oczywiście, kiedy Mike Nawrocki jest kontuzjowany. Co o tym myślisz? Zobaczymy, jak. A propos zmian pozycji z Michałem Karwownikiem, pozycji, No Akurat tak. w, w, tej, w tej kwestii, jeśli grał, grał szóstkę, to może zagrać i środkowego. On granicu, też grywa. grywał, no ale Czasami. zagrał około tam chyba 12 spotkań przez, przez ten pobyt w Rosji, więc ja jestem ciekawy, jak, jak to będzie wyglądało. Natomiast jest to zawodnik bardzo solidny, nie powiedziałbym, że rewelacyjny, ale bardzo solidny. Jestem ciekawy, jak, jak on znajdzie się w legii, bo pamiętajmy, że granie w Rosji, granie w Międzyjednicza czy w innych klubach. Czy wygra suwałki, to nie jest to, nie jest to samo, co, co w Legii Warszawa. Tutaj wymaganie wobec niego diametralnie wzrosną. A jako były dyrektor Legii Warszawa Sportowy, jak oceniasz w ogóle na razie to, co Jacek Zieliński robi? Bo tak trzeba powiedzieć, że patrząc na możliwości, jakie Jacek Zieliński miał, to chyba robi okno troszeczkę powyżej możliwości. Bo jak patrzymy, Paweł ja Waczkołek, że że robi... Rafał Augustyniak, Makana Baku, budzący kontrowersję Robert Pich, Chładun jako bramkarz, no nie wiem, teraz drugi czy trzeci. A cały czas mówimy o tym, że możliwe jest pozyskanie dziewiątki, brzmi całkiem nieźle. Nie popełnić błędu. Ma Baku z polskiej strajk klasy. Wszołek? W Legii. Augustyniak? Wich z legi. Z, z Śląska, Śląska wrocław Kładun Z zagębia A więc żadnego ryzyka. A zawodnicy? Tacy, powiem szczerze, do uzupełnienia. O Kramer składu. jedynie ze Szwajcarii przyszedł, który na razie nie gra. Na razie był. fajnie wygląda Skwem jak. Gra tam. Tak, tak, w piłkę. Na razie dobrze by było, gdyby, gdyby jak najszybciej wrócił do. Do gry. Do gry, bo tego napastnika Legia ja, potrzebuje bardzo, bardzo mocno i tu jest, tu, jest, tu jest problem, ale i tył musi zabezpieczyć, bo widzę, że z taką łatwością Maromek nie można tracić, ale gdyby nie Kasper Tobiasz, to, tak. to ja myślę, że ten wynik mógł się zakręcić około piątki. więc tutaj... nie, wiem, nie wiem Maro, czy bym się, się zgodzi ze mną, ale nie wiem, czy jednak Jędza w środku zdecydowanie lepiej, lepiej by wyglądał. Bez dwóch na Nawet powiem obawienie. że niektórzy piłkarze Legii nieoficjalnie pytają, Dlaczego nie gra w środku ze swoim doświadczeniem i twardością taką? Dlaczego no. nie gra z opaską kapitana? I dlaczego nie gra z opaską kapitana? No, Jeszcze, wiecie, jest wiecie, to... a jest proste do wytłumaczenia. No. Lukinias dostał opaskę, poszedł do Ameryki, e, dostał opaskę e, ostatnio Mateusz Wieteska, zresztą pisał tutaj kilka minut Aha. temu, że, że, że we Francji tam się przebija, poszedł do Francji. No. Słuchajcie, może... Polityka, który, o, o której nie wiemy. Nie? Transfer może się, może się szykuje. To, jest, ale... to może zróbmy tak, żeby te opaski trzy były w tym w Legii, żeby było trzech kapitanów. Kilku tam to, się... moim, to, to, to ja bym dał Tobiaszowi w tej chwili tą opaskę, bo na nim najwięcej będzie można zarobić. Ale to myślę, że, że trzeba jeszcze poczekać. Porozmawiamy oczywiście ja nie czekał. Porozmawiamy oczywiście za chwilę także o kolejnych meczach Pekobank Bank Polski Ekstraklasy, między innymi o spotkaniach Lecha i Rakowa, czyli naszych Pucharowiczów. To może skoro wywołałem raków Częstochowa, to porozmawiajmy właśnie o Rakowie. Zwycięstwo 3-2 ze stalą Mielec. Takie powiedzmy zwycięstwo krwią, łzami, i potem wypracowane. Bo chociaż wiadomo, że w tabeli te drużyny dzieli spora odległość, to nie powiedziałbym wcale, że stal Mielec była jakoś, jakoś drużyną tutaj dużo słabszą. Natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że o tym zwycięstwie Rakowa zdecydowały indywidualności że to jest jednak drużyna posiadająca kilku takich piłkarzy o nieco wyższych jakościowo parametrach niż, niż, sta, niż stal. Dejan Sorescu, Fabian Piasecki i Will strzelili bramki, natomiast trzeba powiedzieć dużo rotacji też w, w Rakowie. Ja myślę, że ta podróż przede wszystkim do Kazachstanu, ona no gdzieś w pewnym stopniu gdzieś się odbiła na na, na przygotowanie tego spotkania. Marek Papszu nie chciał o tym za specjalnie mówić. Natomiast e, pamiętajmy, no, taki Iwi Lopez czasami potrafi przesądzić o, o losach spotkania. W, Ale Iwi Lopez akurat w... nie, nie poleciał do Kazachstanu. Nie szkodzi, ale, ale, ale mówię, mówisz o Aha, zawodnikach, którzy, okay, którzy, pomysłem, mówisz. Różni, którzy, tak, tak. którzy zrobili różnicę. Zresztą do Jan Soresku też no, nie, i nie, nie widzisz, jaka jest zależność między tymi, którzy zostali w Polsce i tak, jak tak. grali, a ci, co, co pojechali i jak, jak jak to jak występowali w tym Chociaż Zora Arsenić akurat, uważam, może w man of the match tak, nawet tak, być, tak. kapitan i świetnie też zagrał w Astanie i, i pod nieobecność Tomasa Petraszka i pod nieobecność Andrzeja Niewolisa, którzy są kontuzjowani, no to trzyma tą obronę Rakowa. Tak, podróż. ale znając tutaj trenera Papsuna wiemy, jak, jak skrupulatnie jest i on doskonale wie, jak jego zawodnicy i którzy zawodnicy mogą grać co trzy dni i którzy, którzy spokojnie poradzą sobie z taką, z taką podróżą. Dla mnie przede wszystkim znaczy najważniejsze, co, co co, Raków zrobił, że po takim zwycięstwie potrafi u, u siebie w lidze znowu wygrać ciężki mecz, bo ciężki mecz i to też było widać, że, że właśnie po tym po tej euforii w tych, w tych pucharach ciężko polskim zespołom się jeszcze przy, y, przestawić. Tak więc plus olbrzymi za to, że, że są trzy punkty. Ciężko, bo ciężko, bo takie mecze będą, ale najważniejsze, że, że te trzy punkty zostały dla Rakowa. Wydaje mi się, że akurat to też jest wielka chwała dla Rakowa, że dokonując tyle rotacji, no bo i Sapała zagrał i tak jak powiedziałem, wszedł do składu Soresku, który po czerwonej karce nie mógł polecieć do, do Astany. Sfarnas, który też grał w Astanie, zagrał w podstawowym składzie. To też pokazuje, że chociaż tych kontuzji Różnych mniejszych, większych urazów było w Rakowie ostatnio sporo, to oni mają silną kadrę, a jeszcze szukają przynajmniej dwóch zawodników, bo dołączył już Gustaw Bergren do, do, do Rakowa, zawodnik na pozycji numer 6, a oni cały czas lewego wahadła szukają i, i dziewiątki, no bo mówimy też o rozmowach z Tomasem Pekartem. No mają kadrę już... na, na majstra, jakby ja widzieli ja myślę, w Marek Papszul ma kadrę bardzo szeroką i bardzo wyrównaną, I niezależnie od tego, kto kto w tej pierwszy 11 występuje, jeśli wszyscy są zdrowi, to w pewnym sposób jest zachowana organizacja gry. Tu się w ogóle nic nie zmienia. Jak patrzymy na to, jak Raków gra poszczególnymi zawodnikami, to wszystko wygląda tak samo. To Czasami te umiejętności są tylko troszeczkę. Tak, czy Foreczku, się... czy Tudor tak, na tej zasadzie. Rów... Nie? Tak, to się tak. tylko różni. Czy cały czas czy schemat, schemat gry taktyczny jest zachowany, intensywność jest zachowana. I wtedy, kiedy pamiętajmy, że Starmile fajnie zagrała to spotkanie. Tylko, Nie no, dlatego Rakowowi pochwaliłem ją na początku, że naprawdę zagrali dobry mecz, biorąc pod uwagę klasę rywala. I, i w, tych, w tych meczach jest taki moment przychodzi, że czasami się, wydaje, czasami się wydaje przeciwnikowi, o tym mówił Dawid Szulczek, że za chwilę zrobię zmiany ofensywne, bo czuję, że ogram Raków. Mhm. Ale to jest tylko takie złudzenie, bo raków jest tak przygotowany, że właśnie on włącza, włącza szósty bieg i dociska pedał gazu i wtedy się robi bardzo niebezpiecznie. I myślę, że te, to zwycięstwo fajne jest, bo mamy, mamy trzy drużyny, które, które mają po. Znaczy nie, raków ma jeden mecz zaległy, więc ma sześć punktów. Ale... Tak. Myślę, że jak ten mecz zaległy rozegra, to będzie miał dziewięć punktów. Może wynaleziono w Częstochowie szczepionkę na chorobę pucharową. Zobaczymy, będziemy tutaj. Y oby, oby tak było dalej, Sebastian bo to, wiesz, to tak dzisiaj, dzisiaj wszystko chwalimy, natomiast zobaczymy, jak w następnej rundzie będzie. No, oczywiście. Oby, to znaczy będą, będzie ta intensywność tych spotkań będzie coraz coraz większa. Z a punkt... przeciwnicy będą też coraz mocniejsi. Z, z punktu bardzo... widzenia fizycznego, powiem, z punktu widzenia fizycznego, takiego przygotowania fizycznego w okresie przygotowawczym mówi się, że szósty, ósmy mecz, mecz pokazuje, jak, jak dane zespoły. jak dane zespoły przepracowały okres przygotowawczy i teraz zobaczymy, czy, czy dzisiaj, dzisiaj, którą zachwalamy Krakowie, Wisłę, Poc, czy, czy, czy Raków, czy oni będą dalej utrzymywali takie, takie, takie tempo. No słuchaj, myślę, że te twoje słowa są pocieszeniem w Poznaniu, bo, bo to znaczy, że jeszcze mają momencik, żeby się przekonać o tym przygotowaniu fizycznym szczególnie, natomiast tak jak chwalimy kadrę Rakowa, no tak, co uważacie na temat kadry Lecha, no bo jak sobie popatrzyliśmy na obronę Lecha w tym ostatnim meczu, no to wyglądało, to mówię o, oczywiście o meczu z Wisłą-Pock, wygranym zasłużenie bardzo przez Wisłę-Pock 3 do 1, chociaż mecz generalnie wyrównany, tak bym powiedział. No, na środku defensywy Filip Dagerstahl, tak nowy zawodnik, Szwedz sprowadzony z Chimki, rosyjskiego klubu, dzięki tym przepisom FIFA. No i młody, no już grający tam raz czy dwa, Maksymilian Pingot, no bo nie ma Milicia, nie ma Salamona i nie ma szatki i się robi problem. No to, to jest właśnie problem trenera. Tak? Wszyscy wiedzieli zespół... od pół roku, że Lek będzie za chwilę potrzebował stopera. Tego stopera dalej nie ma. Ale w Poznaniu no, nie wiedzieli. No. Wydaje mi się, nie wydaje nie mi się że, że, tak że, że młody, młody. Pingot jeszcze, jeszcze nie jest do, do końca przygotowany na, na, na takie mecze. Druga sprawa jest taka, że myślałem, że tylko polscy trenerzy robią, robią roszady w, w meczach pucharowych i później w lidze, ale okazuje się, że, że trener holenderski to samo, co, co zdecydowanie nie, nie, nie wychodzi, bo później przy wyniku 2-1, kiedy zrobił zmiany w środku pola, Leg gdyby odzyskał troszeczkę Wiatr w żagle i wydawało, wydawało się, że Wisła Polsk straci zaraz na 2-2, a, a potem... wtedy się docisnęli. Tak, tak, docisnęli. Wyszlanków. Takie 10 minut, nie, od 60 do 75 minuty było widać, że ten Lech już grał swoje. Tak? Wisła Polsk bardzo dobrze ustawiona, spokojnie, spokojnie, spokojnie grająca w obronie, skontrowała, zakończyli, zakończyli mecz, ale zdziwienie dla mnie, że jednak, że jednak trener jeszcze, jeszcze kombinuje, jeszcze szuka szuka jakichś rezerw dla, dla, dla zawodników Lecha, Lecha po to, żeby, żeby wyjść wypoczętym na, na mecze pucharowe. Słuchajcie, Lech na końcu swoje sytuacje miał. No, Amaral trafił w poprzeczkę, i zdobył bramkę. Welde miał taką piłkę, tak. że, że mógł, na 3 -3. powinien po prostu to, tą w piłkę wbić, tak, wbić, do, wbić do siatki. Natomiast gdzie widzicie dzisiaj największy mankament, jakbyście mieli jeden wskazać? No bo Lech jeszcze się powiedzmy cały czas gdzieś w teorii przynajmniej zbroi. Szukają, myślą, zastanawiają się, ale to jest stoper, od zaraz? Ja myślę, że obrona. obrona. Zobaczmy wyniki. Jakie, jak jest trzeci mecz, dopiero pierwsza bramka, a chyba siedem 7, 7, 7 bramek stracony. Lech w tamtym sezonie bardzo mało tracił bramek. Ta, ta, ta obrona oczywiście. Pięć z bramek widzę stracony. Pięć bramek widzę, przepraszam. No ale jak dołożymy do tego pięć od Karabachu, to już się robi trochę więcej. <laughs> Nie, nie, nie bądźmy tak skrupulatni, ale wydaje mi się, że, że zdecydowanie w obronie jest problem. E, mówimy, mówimy tutaj o problemach kadrowych Lecha Poznań, natomiast Wisłapock się cieszy. E, Rafał Wolski w super formie, chłopak, który się odbił od Fiorentyny, odbił się od Bari, odbił się od Mechelen, ale e, no, gdzieś pokazuje nam to wszystko. Ale czego... od niego odbija się Polska jest ta Klasa. To, mówię, pamiętaliśmy go jako młodego zawodnika, który nawet w europejskich pucharach potrafił z, chyba z PSV y, wspaniale grać i, i wszystko pod wielkim wrażeniem. Wydaje Ci się, że to zawodnik, który jeszcze może namieszać, nie wiem, transferowo albo w reprezentacji się pojawić w My tym się nie, roku? 30 mi się nie, lat. Mi się nie wydaje, tylko wiem o tym. Wiesz. Ściągając go z Lechignaz do, do Pocka, miałem taki właśnie zamiar, żeby właśnie. Ten trójkąt, o którym dzisiaj mówią, magiczny trójkąt, Szwoch, Furman i, i, i Wolski, tak świetnie funkcjonował. Natomiast Rafał, jeśli jest, jest zdrowy i, i ma wszystko poukładane, no to naprawdę to jest zawodnik, który wyrasta ponad Polsko, jest ta klasa. Natomiast powiedziałeś, że, 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 że odbił się od, od Fiorentyny, no tak, ale wyjeżdża w takim bardzo trudnym momencie dla niego. miał okay, bardzo, bardzo poważną jasne. kontuzję, kontuzję więc, więc można go z tego życzyć. Pamiętajmy, że on jest po dwóch operacjach. Zadań krzyżowych, a więc to też nie, jakby nie ułatwia, nie ułatwia powrotu do, do tego wysokiego grania. A teraz, teraz myślę, że tutaj jest duża rola, duża rola jest ten Astanio, który, który go wkomponował w ten, w ten zespół w odpowiednim miejscu, dał mu więcej swobody, jeśli chodzi o jego poczynanie na boisku, i to od razu widać jest. Natomiast dla mnie również e, takim bardzo pozytywnym e, pozytywną rzeczą jest e, Dominik Furman. Na pozycji numer 6 zdecydowanie lepiej się spisuje, a nie wtedy wcześniej, kiedy grał gdzieś wyżej, tam ósemkę gdzieś wyżej. Kapitanie rozgrywa jest świetnie przygotowany pod względem fizycznym. Już nie sprawia problem bieganie w to i z powrotem, tylko ani w to, a z powrotem by było ciężej. Także w tej formie, o której jest, mówisz, to okay. legia, legia i Furmana mogłaby przygarnąć dzisiaj polskim pytanie, pytanie sprawy. Pytanie, pytanie jest pytanie, dlaczego, dlaczego ktoś nie, nie, nie zaryzykował wtedy, kiedy Dominik Furman kończył kontrakt. Nie wiem, i... nie rozumiem tego i nie wytłumaczy mi tego nikt, bo uważam, że chłopak z Mazowsza, zakochany w legii. E, zwariowany na, na punkcie legi, piłkarsko pewnie ma swoje ograniczenia, ale to nie pierwszy i nie ostatni piłkarz w legi byłby z ograniczeniami. Natomiast e, cechy takie wolicjonalne, plus serducho, plus zaangażowanie. myślę. Tak, myślę, że na najwyższym poziomie. I, 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 zresztą idzie. Rafał Wolski też był w pewnym momencie grany i też się na niego nie zdecydowana, a później przyjeżdżają jakieś haratiny i tego typu zawodnicy. Jest, jest jak jest, a Polacy muszą gdzieś tam, wcale nie tak daleko, bo w Płocku, ale, ale w innym mazowieckim klubie grać. Zgadzam się, zgadzam się w stu procentach tutaj z Wami. Szkoda, że, że nie ściąga się takich zawodników, jeżeli są problemy. A ja wiecie, że taki furman to by, na mówię, furmance, że... że tak powiem, przyjechał do, do legii, jak tylko by był sygnał? Bo... Zde z z zdecydowanie. zdecydowanie. Bo w sercu. Ale, ale to, co powiedzieliście o Dominiku, to jest też duża rola trenera Stanio, który poukładał bardzo dobrze cały zespół. Furman, to, co Marek mówi, już, już na tej ósemce tak mniej biega, ale bardzo biega ekonomicznie wie gdzie się poruszać, ale to wynika w ale to wynika jest. podejrzewam z tego jak jak, ten, jak, jak co, co trener od niego wymaga, więc tutaj też wydaje mi się duża zasługa jest przede wszystkim trenera a propos zawodników byłych legi, to oczywiście wszyscy sercami jesteśmy z Kubą, Rzeźniczakiem, który przeżył olbrzymią tragedię. Wielkie kondolencje dla Kuby. Kuba, trzymaj się, wracaj jak najszybciej. Dzisiaj wiem, że Drużyna Spłocka była na, na pogrzebie, też piękny gest. Wszyscy pojechali, więc wszyscy za Kubę kciuki e, trzymamy. Natomiast jest z nami też Łukasz Rogowski. E, halo, halo Łukasz. Halo, halo, dobry wieczór. Tak, nasz specjalista od sędziowskich kontrowersji. Witam Cię serdecznie. Łukaszu, opowiedz nam, co się działo w tej kolejce, bo wiem, że trochę pracy miałeś. Rozmawialiśmy już o meczach, które będziesz omawiał, więc dowolnie możesz tutaj sobie dobrać ich kolejność. Okej, okay, to myślę, że warto zacząć od meczu Rakowa ze Stalą, bo tam naprawdę spora kontrowersja miała miejsce w końcówce spotkania, dokładnie mówiąc w 92 minucie, gdy Stal Mielec miała okazję na rzut karny. Jednak no, decyzją sędziego Stefańskiego tego karnego nie było. E, chodzi konkretnie o zagranie piłki ręką przez e, Rumdicia. No i tutaj mamy stopklatkę z tego zdarzenia. Widzimy, że ta ręka jest nienaturalnie ułożona, więc sugeruje nam to na rzut karny i myślę, że taka decyzja byłaby okej, okay, ale no niestety... Są takie interpretacje, a nie inne, w których możemy zastosować właśnie wytyczną, gdzie zawodnik, jeżeli nie widzi tej piłki, obraca się, ułożenie ranking wynika z ruchu tego zawodnika, no to rzutu karnego nie ma, nie ma przewinienia. Osobiście nie do końca kupuję tą interpretację, ale tak jest, tak ocenili to sędziowie, no i rzutu karnego finalnie nie było. No i tutaj warto właśnie, muszę podkreślić, że zawodnik Rakowa po prostu tej piłki nie widział, bo był tyłem i do tego się obracał. Zdaniem Łukasza Rogowskiego no budzi emocje tak kontrowersyjna sytuacja z Rundiciem. No i zastanawiam się, czy wy byście tutaj rzut karny podyktowali, czy nie. No bo jest argument, że on nie widział tej piłki, no ale piłka o rękę się odbiła w meczu rakowa. Jest to ta interpretacja tej te ręki po raz kolejny, schodzi na, na główny plan. Czy jest tyłem, czy widział, czy nie widział. Trzeba to w, Czy jest obrys, czy, jest czy obrys, nie? Czy, tak. czy bliżej ciała, czy nie. No, sędziowie podjęli taką, a nie inną decyzję i tutaj. To można się, Życie się no, dalej, lub, lub nie, ale ja bym tutaj jednak nie podyktował rzutu karnego. Okej okay, Łukaszu, a mecz Krakowia-Legia Warszawa? Tak, początek drugiej połowy, no i sytuacja z Pawłem Wszołkiem, który zagrał piłkę ręką. Sędzia Damian Kos początkowo tego nie widział, jednak na szczęście war był czujny. No i tutaj e, stop klatka, ta piłka idealnie za głową Myszora jest, no ale widzimy jak ta ręka Wszołka jest ułożona. No w taki sposób ani się nie biegnie, ani nie walczy o piłkę. Trudno powiedzieć dlaczego Wszołek tak ułożył ręka, nie inaczej. No jedyne, co tutaj jest kontrowersyjne, to ta bliska odległość, którą wielu kibiców podnosiło jako argument przeciwko karnemu, no ale niestety w takim przypadku, przy takim orzeniu, to nie ma znaczenia i to też budzi trochę kontrowersję w porównaniu do sytuacji z Rakowem, no, ale ta sytuacja, moim zdaniem, to jest 100% rzut karny, no i sędziowie podjęli dobrą decyzję. Największa natomiast kontrowersja, wydaje mi się, była w meczu Miedzi-Legnica, która przegrała 1-2 z Wartą Poznań. Jakie jest, tutaj, jakie jest tutaj twoje zdanie na ten temat? Dokładnie, 26 minuta i moim zdaniem no, spory błąd sędziów, poważny błąd sędziów. E, tutaj widzimy, że Szczepański, zwarty Poznań, próbuje przyjąć piłkę, a z tyłu spóźniony obrońca Miedzi po prostu pakuje się mu w plecy, pcha go barkiem, pcha, uderza, jak zwał, tak zwał. W każdym razie moim zdaniem to było przewinienie, tu powinien być rzut karny, no i może nawet żółta kartka za, za ten e, impet wykonanego ataku. Niestety sędzia z boiska stał frontalnie do zdarzenia, tego pchnięcia nie był w stanie widzieć, no ale zastanawiam się dlaczego, Sędziowie WAR, a właściwie Damian Sylwestrzak, sędzia międzynarodowy, nie zdecydował się na interwencję, nie wezwał swojego kolegi, nie był podyktowany rzut karny. Trudno powiedzieć, moim zdaniem, poważny błąd sędziów. No i Kamyszek do ich okrutka. No tak, ja też nie wiem, dlaczego sędzia Sylwestrzak po prostu nie, nie poprosił do, do, do telewizorka, bo no w tym. W ta sytuacja chyba taka dość oczywista, jak przynajmniej patrzymy sobie na powtórkę. Później gwizdnął taką samą sytuację na środku boiska, kiedy podyktował już faula, więc nie był konsekwentny. Jeśli gwizdzę tutaj, no to, to musi gwizdnąć i, i karnego, więc tutaj rzeczywiście ja chwaliłem tego młodego, młodego arbitra za poprzedni sezon, ale widać, że, że no jeszcze, troszeczkę ta, ta, jeszcze troszeczkę potrzebuję. doświadczenia brakuje, ma przy wszystkim stanowczości. Musi się trzymać jednych, jednego innego jakby drylu w tym swoim, w tej swojej pracy, bo jeśli gwizd, nie gwizdzasz takiego karnego, a później, jak widzisz taką samą sytuację na 60. meczu, to znaczy, że, że to z tobą jest niechalo. Tak jest. Dziękujemy serdecznie Łukaszowi Rogowskiemu, który przygotował Dziękuję. dla nas, jak co tydzień, sędziowskie kontrowersje, a my za chwilę porozmawiamy o kolejnych meczach Peko, Bank Polski Ekstraklasy. To skoro o Mazowszu mówiliśmy, Warszawa, Płock, ale także Radom, co tak spojrzałeś na mnie, że to nie Mazowsze? Nie, nie, no, czyli lotnisko jest, no to jest, to musi być na zawsze. No, ale na zawsze. <laughs> dziewczyny są najzdrowsze. Radomiak, Radom przegrywa wysoko, bo 0-3 z górnikiem zabrze. I się zastanawiam, czy nie kojarzy Wam się trochę to, co gra Radomiak z Termaliką Mariusza Lewandowskiego, bo widziałem wszystkie trzy mecze Radomiaka w tym sezonie i oni chcą prowadzić grę. Oni potrafią naprawdę fajnie rozgrywać piłkę, no ale później. Przychodzi mieć Legnica albo właśnie Górnik Zabrze, strzela bramkę i sprawa zamknięta. Dwa pierwsze mecze zremisowane, natomiast tutaj wyraźne zwycięstwo z Górnikiem Zabrze, ale nie wiem, czy to był słaby występ Radomiaka. W sensie tak piłkarsko uważam, że, że próbowali, no tylko niewiele z tego wynikało. A Radomiak do bólu skuteczny, no, duet, duet Włodarczyk-Podolski. Górnik no to... skuteczny. A ja powiedziałem? Radomiak, Radomiak skuteczny. Życzę tego Radomiakowi, ale nie w tym meczu. Duet w górniku oczywiście Włodarczyk-Podolski, no pozamiatał po prostu. No przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, no fajnie się ogląda, ale nie ma z nic tego, tego, nie 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 tego tak? punktu. Natomiast no myślę, że w tym spotkaniu akurat, akurat to, co jest bardzo widoczne, moim zdaniem, to jest taka niemoc w defensywie. Ci obrońcy, Nie którzy no, w poprzednim w pierwszej, pierwszej rundzie Tragedia. byli bardzo słynni, my tu o Cichockim, o no teraz okazuje się, że, że są jednymi ze, słabszymi, ze słabszych środkowych obrońców w tej, w tej drużynie i może i w Ekstraklasie na ten czas. Jest pytanie, dlaczego aż tak są duże dysproporcje między, między grą w defensywie, a grą w ofensywie, bo w ofensywie fajnie się kreuje to wszystko w środku pola, kiedy nie masz presji, bo tak jak oglądałem ten, to spotkanie, to, to fajnie wymieniają się wymieniają piłkę, to piłka fajnie krąży, wszystko, ale przychodzi ten ostatni, ta, ten, ta strefa 20 metra, no i tam wszystko się zatrzymuje. Jestem ciekawy, jak Mariusz z tego wyjdzie. Natomiast no Mariusz jest... Y, no tam, jest tam też potrzebują dziewiątki i to na wczoraj. Dziewiątki potrzebują, ale myślę, że potrzebują przede wszystkim szybkości w grze. Bo jeden Abramowicz to jest troszeczkę za mało. To jest chłopak, który goni w to i z powrotem. Nie no, Abramowicz no na razie za... powiedziałbym odkrycie tych pierwszych trzech kolejek. Tu też zresztą niedużo brakowało, żeby zdobył bramkę. Odbiła się ta piłka od linii, w końcu nie została. Ja myślę, że więcej, więcej, więcej trzeba wymagać od tych zawodników, którzy zostali ściągnięci, bo to fajnie wygląda takie towarzystwo wzajemnej adoracji. Semedo, Alves, tak, mówisz tak. o tych, o tych piłkarzach grzybek też na, na prawą obronę. Natomiast Alves akurat, powiem szczerze, na mnie zrobił wrażenie w meczu z miedzią Legnica. To znaczy. Ja widziałem u tego zawodnika sporo umiejętności. Takie piłka, która była przez niego dośrodkowywana, mocno, mocno rotująca, cały czas się cofał, szukał tej piłki, był pod grą, natomiast no, też musi mieć z kim rozgrywać tą piłkę, bo na razie no, to Abramowicz daje radę, natomiast tak jak mówimy, no, niewiele z tego, z tego wynika, no, bo kilku piłkarzy, no, tam Pawłowski chyba w poprzednim meczu to, 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 to miał kilka sytuacji. No i nic. Mi no przede wszystkim wydaje, że <laughs> tam jest za, za dużo ludzi zaangażowanych do ofensywy. To co, to, co mówimy, że rozgrywają, rozgrywają dwie linie powstają, nagle się robi defensywa, ofensywa. Jest za, za mały balans pomiędzy ofensywą i defensywą. Największym problemem Radomiaka to jest właśnie ta faza przejściowa z ataku do obrony. Zobaczmy, ile razy się nadziewają na kontrę. Proste granie do boku gdzieś górnika zabrze środkowanie z tego z tego wychodzą. Wychodzą, wychodzą bramki. Łatwo, łatwo spresować ten, ten zespół, bo wiemy, jest dużo obcokrajowców, którzy chcą być przy piłce, chcą grać, chcą dryblować. Ale nie góry... chcą je odbierać. Tak, ale nikt nie chce ich odbierać. Trochę zdziwiony jestem, bo myślę, że na ławce jest Łukasik, który, który mógłby to spokojnie, spokojnie robić, razem z Cele grać takich dwóch defensywnych pomocników. I myślę, że ten balans, balans by się wyrównał. A co, co za tym idzie? Za tym idzie, że ta, ta ofensywa by zdecydowanie swobodniej, swobodniej grała i te sytuacje byłyby, byłyby do, 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 do wykreowania. Tak jak w większości, w większości klubów, jak nie ma dziewiątki dobrej, takiej, która strzela regularnie, to, to, to każdy zespół, każdy klub ma, ma z tym problem. Dziwię się troszeczkę. Nie, nie, nie tylko radomiaka, ale, ale ogólnie w ekstraklasie czy, czy w pierwszej lidze naprawdę niżej, niżej są zawodnicy, na których można, można spojrzeć. No, ale można im jak radomiak dać... Michała Feliksa wyciągnął z garbarni, to tutaj nie możesz. Tak, tak, tak. Dlatego, dla, dlatego fajnie byłoby, żeby. I Felix z... notabene że, za Mauridesa. Żeby ten Felix, żeby ten Felix grał więcej i, i naprawdę jest dużo fajnych zawodników w niższych ligach. Którzy... Znaczy, chodzi mi tutaj o napastników. Na których myślę, że niektórzy zawodnicy polskiego pochodzenia są zdecydowanie lepsi niż ci, którzy są sprowadzani do, 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 do kraju. Słuchajcie, pamiętacie takiego napastnika, blondynek, taki grał w legi, wodarczyk, miał na nazwisko, parę bramek strzelił? Blondynek? Blondynek. <grywa> Ja się cieszę, ja się bardzo się cieszę. Szymon Wodarczyk, oczywiście. Dwie bramki, pierwsze w, w ekstraklasie. I oczywiście ktoś może złośliwie powiedzieć, że to Łukasz Podolski trafił w Szymona Wodarczyka, ale na końcu tam, na, tym, być. na tym polega bycie napastnikiem, żeby być tam, gdzie trzeba być. Tak dokładnie. Jakby był trzy metry do tyłu, to i, i, i Podolski by mu nie pomógł. Zapytam cię przekornie jeszcze: zapłacze Legia? Za tą decyzją? Myślę, że tak. Myślę, że za większości tymi, tymi decyzjami Legia już płacze, bo tak samo jest z Mosurem, tak samo jest w tej chwili z, z Łakomym, Praszelig i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby wymieniać kilkunastu zawodników, którzy odeszli z Legii, a grają w tej chwili w ekstraklasie lub wyjeżdżają za granicę za niezłe, za niezłe pieniądze, tak więc na pewno tak. Tylko tak jak. Marek tutaj powiedział, no w Legii to jest jednak troszeczkę inna gra niż, niż, niż w Górniku. No wiadomo, ale to, to, czy, do czy, Legii czy... już nie wracajmy. A propos Górnika, właśnie jak Ci się podobał Szymon Włodarczyk? Y, fajny znalazł wspólny język z, z Podolskim. Też chyba widać, że Podolski trochę wziął go pod swoje skrzydła. Szymon jest, Szymon jest zdecydowanie egzekutorem. To nie jest zawodnik, który drybluje, to nie jest zawodnik, który... Tak. Tak, on dostanie piłkę w szesnastce i wie co, co z tym zrobić. Dwie bramki strzelone praktycznie z pierwszego, z pierwszego, z bliższego słupa. To jest, to jest jego wizytówka i jeżeli będzie dostawał takie bramki, to myślę, że na tych dwóch bramkach na pewno nie, nie, nie skończy Szymek. Ale też Lukas Podolski fizycznie Biega, walczy, widać chyba. Czyli że... wiesz co, ja oglądałem ten, ten walczyć, to bym tutaj się z Tobą bym dyskutował. Natomiast. Nie no, ale w, w tym sensie inteligencja, inteligencja to no, jest. Może inteligencja nie chodzi o fizyczną ale... walkę na łokcie, natomiast no, miałem. Ten zawodnik się bawi, na, on, on, on Miałem po takie czuje wrażenie, przyjemność że on na... chce być przy piłce, że cały czas je szuka, że gdzieś tam. Sebastian. To jest, to jest taki to zawodnik, który, 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 który wie, w którym miejscu stanąć, gdzie tak. pobiec, w którą stronę zejść, zobaczyć, gdzie jest e, słabszy punkt w zespole. I tam poszukać swojej, swoich umiejętności i tak to właśnie zrobił. Dwa razy doświadkował z lewej strony, tam gdzie, gdzie akurat Radomiak miał, miał problem na, na boku obrony I, i dwa razy Szymon się znalazł kapitanie Szczególnie ta pierwsza bramka, kiedy uderzył głową, to nie, to nie była taka prosta sytuacja, że, że dostawiasz nogę i, i koniec. Nie? On wszedł bardzo agresywnie i, i tam delikatnie Cichockiego zdemolował w polu karnym i Górnik prowadził 1-0. Wracając do Szymona, ja myślę czy Legia będzie żałowała czy nie. Ja myślę, że każdy zawodnik znajdzie swoje miejsce na, na, na ziemi i w klubie, natomiast jeśli będzie tak mocny, no to, to Legia wróci do niego, ale wtedy będzie musiała zapłacić już zdecydowanie Większe pieniądze. Dwie bramki Szymona Włodarczyka i jedna Bartosza Nowaka. Górnik zabrze, wygrywa 3-0 z Radomiakiem. Radom, ale rzućmy jeszcze okiem na pozostałe wyniki PKO Bank Polski Ekstraklasy w tej kolejce. Jak widzimy, no, kilka, kilka bramek padło i trzeba się, się z tego cieszyć. Pięć trafień w meczu Rakowa-Częstochowa ze Stalą Mielec. Tak samo w meczu Widzewa Łódź z Lechią Gdańsk. Natomiast trwa jeszcze jedno spotkanie, bo wiemy, że się zaczęło o godzinie 19 to jest mecz, oczywiście, korony kielce ze Śląskim Wrocław. Jest 82 minuta i korona prowadziła już 2-0. Natomiast w tym momencie jest, jest 2-1 do dla korony Bramki, Bartosza Śpiączki i Jakuba Łukowskiego. Natomiast Jeboah John. A nie Jach, jeśli ktoś nie ma pamięci, to, to strzelił. Zobaczymy, czy, czy Śląsk da radę jeszcze wyciągnąć ten, ten remis. Natomiast rzućmy też okiem na tabelę, no bo tutaj sensacyjny lider z Płocka. Za Wisłą Płock Krakowia również komplet punktów. Na trzecim miejscu Raków Częstochowa tak jak wspomnieliśmy, sześć meczów, ale jeden zaległy. Trzy mecze rozegrała już Pogoń Szczecin, natomiast jeden przegrała, pamiętamy. Nie zdecydował się trener na przełożenie spotkania i porażka dość, dość zaskakująca ze Śląskiem Wrocław. Natomiast po drugiej stronie tabeli no, nieprzyjemny widok dla kibiców z Poznania, Lech Poznań, nad nim Piast, Gliwice, a także Korona, która jeśli Śląsk pokona, to z tej czerwonej Czerwonej strefy się wygrzebie. Panowie, dziękuję Wam serdecznie. Myślę, że nie mniej intensywnie niż w meczu Widzewa Łódź z Lechią Gdańsk tutaj u nas było, a naszymi gośćmi w studiu byli Marek Saganowski. Dziękuję bardzo. Kiedyś trener i jeszcze w przyszłości chyba trener. Mam nadzieję tutaj... Nie, przepraszam, nie kiedyś, niedawno trener, ale <noise> ta, ta, trener, ta, trener pracujący, a teraz trener czekający. To, to... Teraz, teraz odpoczywający, jest, odpoczywający. Tak? A także dyrektor, kiedyś pracujący, a teraz być może czekający, nigdy nie wiadomo. Marek Jóźwiak. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, panowie, że jeszcze się tutaj w studiu Ekstra Klasa zobaczymy, a my na pewno zobaczymy się z Państwem za tydzień, oczywiście w poniedziałek. O godzinie 20 tradycyjnie na Interi Studio Ekstra Klasa przygotowujemy dla Państwa ZPEKO Bankiem Polskim. Sebastian Staszewski, dziękuję serdecznie i życzę dobrej nocy.